W dzisiejszej wideorecenzji zaprezentujemy nie jeden, a dwa zegarki. Będą to Omegi pochodzące z odświeżonej niedawno linii Deville Prestige. Nazwa Deville, oznaczająca w dosłownym tłumaczeniu z francuskiego z miasta, po raz pierwszy pojawiła się w kontekście zegarków w 1960 roku jako część kolekcji Seamaster. Odnosiła się do prostych, eleganckich modeli, które śmiało moglibyśmy dziś określić mianem garniturowców, co zresztą podkreślał nawet jeden ze sloganów: Omega tak smukła, że otula twój nadgarstek. Ponieważ w latach 60. XX wieku coraz większą popularność zdobywały divery, linię Seamaster postanowiono zarezerwować właśnie dla zegarków nurkowych, a klasyki z Deville wydzielono w 1967 roku jako zupełnie odrębną kolekcję. Pierwsze modele Deville Prestige pojawiły się na rynku w 1994 roku. Zegarki wyróżniały się kilkoma rozwiązaniami, takimi jak dość charakterystyczna bransoleta czy koperta. Te elementy towarzyszyły również drugiej generacji Deville Prestige, pokazanej 18 lat później, w której wykorzystano werki z certyfikatem chronometru COSC oraz opracowany przez George'a Daniesa wychwyt spółosiowy koaksjal. 2022 rok przyniósł trzecią odsłonę kolekcji i całą gamę modeli Deville Prestige. Różni jest zarówno rozmiar, do wyboru 27,5, 30, 34, 40 i 41 mm, jak i kolor tarczy, rodzaj paska, materiał koperty czy użyty mechanizm. Do recenzji wybraliśmy dwa, moim zdaniem, najciekawsze warianty. Oba wykonane ze stali, zestawione z bransoletą i kopertą w rozmiarze 41 mm. Zacznijmy od prostszego modelu, Deville Prestige 41 mm Small Seconds. Choć Omega oferuje ten zegarek z tradycyjną, srebrną czy granatową tarczą, ja zdecydowałem się pokazać Wam rzadko spotykany w branży kolor bordowy. Patrząc na zegarek pod pewnymi kątami, wydaje się, że tarcza jest niemal czarna. Z kolei w mocnym świetle mieni się różnymi odcieniami burgunda. Już sam kolor, mówiąc kolokwialnie, robi robotę. Ale Omega zadbała też o detale. Na zewnętrzną część cyferblatu nadrukowano podziałkę minutową Railroad. Jej nazwa nawiązuje do torów kolejowych, które przypomina. W dalszej części tarcza robi się wypukła i w tym miejscu trafiły na nią nakładane, również lekko wypukłe, rzymskie cyfry pełniące rolę indeksów odpowiadających za parzyste godziny. W przypadku godzin nieparzystych Omega zastosowała delikatne kuleczki. Do odczytu czasu służą dwie eleganckie wskazówki typu leaf. Ich podstawa i koniec są cieńsze niż środek, dlatego wyglądają niczym długi i wąski liść. Stąd nazwa. Końcówka minutowej jest lekko wygięta, a tym samym dopasowuje się do krzywizny tarczy. Ponadto na tarczy znajdziecie najczęściej występującą i najbardziej użyteczną komplikację, czyli datownik, oraz delikatnie wkomponowaną na godzinie 6 tarczkę małej sekundy. Wszystko zamknięte zostało w 41 mm kopercie ze stali o klasie wodoszczelności 30 m i grubości nieco poniżej 11 mm. Zegarek dostępny jest na skórzanym pasku lub bransolecie. Do recenzji wybrałem drugą z opcji. W przypadku Deville Prestige mówimy o 7-elementowej bransolecie, która przy łączeniu z kopertą ma 19 mm i zwęża się do 15 mm przy zapięciu. Omega postawiła na zapięcie motylkowe na zatrzask, zabezpieczone dodatkowo dwoma przyciskami. Sama bransoleta jest bardzo wygodna. Składa się z pełnych ogniw oraz półogniw, które pomagają w lepszym dopasowaniu. Nie ma jednak systemu mikroregulacji, a wyciąganie ogniw i ich dokładanie nie należy do najprostszych. Zarówno koperta, jak i bransoleta są w całości polerowane na wysoki połysk. Z początku miałem obawy, że oba te elementy będą łapały każdy odcisk palca, ale szczerze mówiąc nie było to uciążliwe i szczególnie widoczne. Na koniec serce. Jedną z rzeczy, które Omega unowocześniła w trzeciej już generacji zegarków Deville Prestige, są mechanizmy. Ten zamknięty w modelu Small Seconds posiada od teraz certyfikat wydawany przez Szwajcarski Federalny Instytut Metrologii, czyli METAS, o czym przypomina widoczny na tarczy napis Master Chronometer. Każdy certyfikowany w ten sposób zegarek poddawany jest testom pod kątem precyzji chodu, podczas i po ekspozycji na pola magnetyczne o natężeniu rzędu 15 000 gaussów. Musi przy tym zachować dokładność od 0 do plus 5 sekund na dobę, a także zadeklarowaną przez producenta wodoodporność i rezerwę chodu. Ta ostatnia w przypadku testowanego modelu wynosi zadowalające 55 godzin. Sam kaliber 8802 wraz z kojarzonymi z Omegą dekoracjami widoczny jest przez transparentny dekiel. Warto dodać, że rotor nakręca sprężynę w obu kierunkach, co z pewnością docenią osoby mniej aktywne.
Przy moim, głównie siedzącym trybie życia, często zdarza się, że zegarek muszę dokręcać z koronki, bo delikatne i sporadyczne ruchy nad klawiaturą nie wystarczają, aby w dostatecznym stopniu nakręcić sprężynę zegarka. Z kolei certyfikat Master Chronometer w praktyce oznacza, że kontakt z magnesem, jakich teraz pełno w naszym otoczeniu, choćby w zapięciach torebek, etui do tabletów czy w głośnikach, nie ma negatywnego wpływu na pracę mechanizmu. Duża w tym zasługa krzemowej sprężyny balansu. Pora na drugi z zegarków, model DeVille Prestige 41 mm Power Reserve. Wybrana przeze mnie wersja wyróżnia się już na pierwszy rzut oka kolorem i fakturą tarczy. Niebieskawy, nietypowy odcień połączono z dekoracją przypominającą pionowe szczotkowanie. Przy czym wzór jest nieregularny i niepowtarzalny, co w praktyce oznacza, że nie ma dwóch takich samych egzemplarzy. Podobnie jak w modelu Small Seconds, taki tu występuje podziałka minutowa, wypukłość tarczy oraz nakładane indeksy. Zmienił się natomiast układ wskazań. Mała sekunda z godziny 6 powędrowała na 9, a miejsce u dołu zajął wskaźnik rezerwy chodu. Zrealizowano go za pomocą wychylającej się w zakresie 270 stopni wskazówki, która porusza się wzdłuż czterech wycięć w kształcie zbliżonym do półksiężyca. U dołu wkomponowano natomiast okienko daty. Prezentowany model Omega oferuje w klasycznych kolorach srebrnym czy granatowym, ale są też wersje z cyferblatem zielonym, różowym oraz lnianym. No i ten wybrany przeze mnie, nietypowy, delikatny niebieski. Model DeVille Prestige Power Reserve otrzymał również 41 mm kopertę ze stali o grubości około 11 mm i klasie wodoszczelności 30 m. Omega zastosowała tu dokładnie taką samą bransoletę jak omówiona wcześniej, ale inny mechanizm, kaliber 80-80. Widoczny przez szafirowe szkło dekla Werk otrzymał podobny, jak w przypadku Small Seconds, zestaw dekoracji, 55-godzinną rezerwę chodu i certyfikat Master Chronometer. Zasadniczą różnicę stanowi wskaźnik rezerwy chodu, który tutaj widoczny jest po stronie tarczy. Dla kogo są te zegarki? Moim zdaniem dla osób, które szukają czegoś klasycznego i eleganckiego, ale bez przesady. Nowe DeVille Prestige świetnie będą pasowały do stylu biznesowego i business casual. Założycie je do koszuli i swetra, do golfa, do marynarek, ale równie dobrze do garnituru. Choć tu część osób pewnie powie, że poprzednie wersje 39,5 mm byłyby lepsze, bo 41 mm do tego typu stroju to zbyt wiele. Choć ja nie podzielam tej opinii. Przypominam, że zegarki można zamówić na paskach, na bransoletach, także w opcji bicolor albo z kopertami wykonanymi w całości ze złota. Trzeciej generacji DeVille Prestige Omega różowe złoto zastąpiła opatentowanym przez siebie złotem sedna. Recenzowane modele kosztują obecnie 26 600 zł za Small Seconds oraz 29 500 zł za Power Reserve.